Nauczyłaś mnie kilku ciosów, więc teraz mi nie podskoczysz. Jeśli zechcę, załatwię cię jednym ruchem. Będę ćwiczyć i zrobię z ciebie placek. Przyniosę ci worek treningowy. Naprawdę? Tak. Spójrz! Niespodzianka. Mam nowy materac. Zabierzcie go. Jak się masz? Uwaga, robimy piknik. Umieram z głodu. To dla ciebie. Są kanapki. Gdzie jesteś? Wysłałam ci milion wiadomości. Co tam jest? Co? Stało się coś złego? Zgubiłem się. Nie mogę znaleźć leginsów. Gdzie te pokojówki je schowały? Może zostały w szkole. Nie, i nie uspokoję się. Nie lubię, kiedy dotykają moich rzeczy. Zaraz im nagadam. Ignorują mnie. Pomóżcie mi. Przez cały tydzień obywam się bez służby, a one się przede mną chowają. Nie chcą mi pomóc. Gdzie jesteście? Biuro twojego ojca jest tutaj? Na dole. Przywitajmy się z nim. Nie. On jest fajny. Ojciec, który odbiera córce karty kredytowe, nie zasługuje na powitanie. I nie śmiej się. Pomóżcie mi szukać. W końcu, myślałam, że zapomniałeś. Możesz mówić? Tak, dziewczyny zabrały go na spacer. Mam nadzieję, że źle zrozumiałam i to nieprawda. Muszę wyjechać. Nie możesz. Wybacz, ale to okazja. Chodzi o moją pracę. A Marcelino? Wykopiesz go? On naprawdę mnie wzruszył, ale nie mogę wziąć go ze sobą. Mam go tu przechować do 18 roku życia? Oddaj go do domu dziecka. Powiedz, że go znalazłaś. Jak mogłabym tak postąpić? Masz lepszy pomysł? Pogadasz ze związkami zawodowymi. Nie mogę zatrudnić więcej ludzi. Niech pracują dłużej, bez dodatkowej zapłaty. To niemożliwe. Powiedz, że to patriotyczny czyn. Zagroź im. Ale to załatw. Dlaczego kazałeś mi wstać? Idź. Wiesz, która godzina? Wczesna.
Masz wolny weekend i zamiast wyjść z przyjaciółmi śpisz. Nie mam ochoty nigdzie iść. A dlaczego płacę za najdroższy klub sportowy w kraju? Miałem skomplikowany dzień. Jakie można mieć komplikacje w twoim wieku? Nawet sobie nie wyobrażasz. Zepsuł ci się komputer albo poplamiłeś ulubioną koszulę. Jeśli masz kpić, to nie warto nic mówić. Ja zdecyduję, czy warto. Słucham cię. Siadaj. Masz prawo nie zwierzać się ojcu. Kto to? Kto to był? Nie wiem, wyłączył się. Wychodzę. Do zobaczenia. Valdivia. Masz numer skrzynki pocztowej komórki Diego? Znajdź go i zadzwoń do mnie. Dzień dobry. Z wyrazami szacunku od pana Colucci'ego. Zobaczmy. Przestań jeść i poćwicz. Jeden, dwa, trzy. Do tyłu. Dziękuję. Podaj hasło do skrzynki. Masz nową wiadomość. Diego, mówi Tomas, musimy pogadać. Spotkałem się z Vico, ale nie wiem, jak do tego doszło. Nie chciałem, byś dowiedział się o tym przy wszystkich. Zadzwoń do mnie. Woda w basenie jest lodowata. Celina, może trochę popływasz? Zimno mi. Wejdź sama, albo cię wrzucimy. Nie chcę. Dlaczego czasami jesteś taka zgorzkniała? A skoro chudniesz, musisz o siebie dbać i ćwiczyć. Dam ci dobrą radę. Masz wypić wodę, ale bez oddychania. W ten sposób oszukasz żołądek. Bez oddychania? Tak, pij. Jutro zmierzę ci talię. Spodziewam się 3 centymetrów mniej. Nie 3, a 4. Jeśli nie będziesz jeść. Nie bądź taka, ona się stara. Może trochę poćwiczymy choreografię. Przyniosę magnetofon. Dobra, chociaż tyle.